W dzisiejszym wydaniu Agrowiadomości Non-Stop Jung publikuje nowy raport suszowy. Minister rolnictwa występuje do Komisji Europejskiej o pomoc. Jest projekt ustawy zakładającej obowiązek kontraktacji i ustalanie cen referencyjnych. Już niedługo ruszy nabór wniosków o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. W skupach wzrost cen żywca i rzepaku, spadki cen pszenicy paszowej i żyta. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach opublikował 9 w tym roku raport suszowy, w którym stwierdza wystąpienie suszy na terenie Polski. W najnowszym okresie raportowania, to jest od 11 czerwca do 10 sierpnia, suszy nie stwierdzono jedynie w województwie warmińsko-mazurskim. Susza notowana jest we wszystkich monitorowanych w tym okresie uprawach, wśród zbóż jarych i ozimych, krzewów i drzew owocowych, truskawek, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę, warzyw gruntowych, buraka cukrowego, ziemniaka, tytoniu i chmielu. Największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw kukurydzy na kiszonkę. Odnotowano ją w 1711 gminach Polski, co stanowi około 70% wszystkich gmin kraju. Tymczasem minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski wystąpił do Komisji Europejskiej o uruchomienie dla Polski specjalnej pomocy suszowej. W momencie składania wniosku szkody spowodowane suszą szacowane były na około miliarda złotych. Zdaniem ministra straty będą narastać i będzie trzeba szacować je na kolejnych polach. Minister po raz kolejny zapewnił, że rolnicy nie pozostaną bez pomocy, ale jej wysokość będzie znana po oszacowaniu wszystkich strat. Zapowiedział również uruchomienie w przyszłym miesiącu programu nawodnień, na który na początek przeznaczone jest 100 milionów euro, czyli ponad 400 milionów złotych. Gospodarstwa będą mogły otrzymać do 100 tysięcy złotych na pokrycie kosztów na przykład wykopania zbiornika na wodę. Wprowadzenie obowiązku kontraktacji i ustalenie cen referencyjnych zakłada projekt ustawy, którym w najbliższym czasie zajmie się Sejm. Zapisy mają służyć skutecznej ochronie rolników w łańcuchu dostaw. Środowiska producenckie uważają, że jest to krok w dobrym kierunku. Jak najbardziej wspieramy działania ministra w tym kierunku, żeby te ceny były, żeby rolnik mógł otrzymać zwrot poniesionych kosztów na produkcję i ewentualnie, żeby mógł uzyskać tą nadwyżkę, która pozwoliłaby mu inwestować w rozwój gospodarstwa. A w chwili obecnej z tym jest bardzo różnie. Aktualne regulacje prawne nie zapewniają rolnikom zbytu płodów rolnych na odpowiednim poziomie cenowym. Wielokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy cena w skupach nie pokrywa kosztów produkcji. Przygotowane przez ministerstwo regulacje mają zapobiec w przyszłości tego typu sytuacjom. Według zapisów nowej ustawy ceny referencyjne mają być podawane przez Ministerstwo Rolnictwa raz do roku. W przypadku ich niewypełnienia skupujący muszą liczyć się z karami nakładanymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ich wysokość może wynieść nawet 3% obrotów firmy skupującej. W projekcie ustawy wymieniono również produkty, które mają zostać objęte cenami referencyjnymi. Są to przede wszystkim owoce przeznaczone do przetwórstwa oraz zboża. Na zawieranie kontraktów typu spot, a w dalszej perspektywie kontraktów długoterminowych pozwoli także powstająca platforma żywnościowa. Jest to pionierskie rozwiązanie na rynku rolno-spożywczym. W tworzeniu regulaminu platformy czynny udział brał Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych. Wnieśliśmy szereg uwag, nasi przedstawiciele, eksperci pracowali przy opracowaniu tego regulaminu. Wiążemy z tą platformą pewne nadzieje, jeżeli by się udało ją wprowadzić w życie. No i na to liczymy. Prace nad powstaniem platformy żywieniowej prowadzone są przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Mają one potrwać do 31 sierpnia 2020 roku. Popularyzacja spożycia produktów oleistych i pszczelich to główne cele nowo powstałego Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Zadania funduszu będą polegały na działaniach informacyjnych dotyczących zalet roślin oleistych. Finansowane będą badania rynkowe, naukowe i prace rozwojowe. Celem działań będzie poprawa jakości roślin oleistych i produktów pszczelich. Uprawiamy w naszym gospodarstwie rzepak w sporych ilościach, w związku z tym myśleliśmy o większych funduszach za plony, natomiast w ostatnich latach występują bardzo duże susze, ceny są coraz to niższe, także
każda jakakolwiek pomoc byłaby tu bardzo zasadna. Bardzo popieramy, żeby ten fundusz jednak powstał. Fundusz pozyska środki od podmiotów gospodarczych prowadzących działalność z zakresu przetwórstwa roślin oleistych. Podmioty te będą przekazywać wpłaty w wysokości 0,2% wartości netto od transakcji kupna-sprzedaży. Środkami funduszu będą zarządzać reprezentanci organizacji branżowych jako przedstawiciele producentów rolnych i przetwórców z sektora roślin oleistych. Utworzą oni komisję zarządzającą składającą się z 9 członków przedstawicieli, producentów z branży oleistej i produktów pszczelich, przetwórców i izb rolniczych. Od 30 sierpnia do 28 września można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Nabór ten przeznaczony jest dla producentów rolnych, którzy chcą zrezygnować z hodowli trzody chlewnej. Mogą wnioskować rolnicy, którzy zamieszkują na terenie objętym afrykańskim pomorem świń. Jest to możliwość utworzenia działalności gospodarczej. Tutaj wysokość pomocy od 150 do 250 tysięcy złotych w zależności od ilości utworzonych miejsc pracy. O pomoc może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Ponadto rolnik musi mieć przyznaną jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa za 2018 lub 2019 rok. Drugim obszarem jest powszechny nabór na premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Ten nabór jeszcze nie jest ogłoszony. Planowane ogłoszenie tego naboru jest na wrzesień. I do tego naboru mogą aplikować wszystkie osoby spełniające kryteria pomocy. Podstawowym kryterium w tym działaniu jest podleganie ubezpieczeniu KRUS. Z tego wsparcia będą mogli skorzystać wszyscy rolnicy, niezależnie od tego, czy teren, na którym prowadzą gospodarstwo, został objęty strefą ASF. Nie będzie też konieczna rezygnacja z hodowli trzody. Katalog działalności gospodarczych objętych wsparciem jest niezwykle szeroki i obejmuje usługi, produkcję czy sprzedaż różnych produktów niezwiązanych z rolnictwem. Drugi tydzień z rzędu dobre informacje dla hodowców trzody i bydła. Ceny żywca zyskały w ostatnich 7 dniach. Zyskuje także rzepak i jest to kolejny tydzień wzrostów. Niestety w pozostałych przypadkach przede wszystkim spadki, a liderem w tej materii są pszenica paszowa i żyto konsumpcyjne. 8 zmian wprowadziliśmy w ostatnim tygodniu na mapie cen pszenicy konsumpcyjnej. Niestety wszystkie to korekty w dół. O 10 zł zmniejszyły się ceny maksymalna i minimalna za tonę tego zboża. Średnia krajowa straciła 2 zł. 8 zł mniejsza niż przed tygodniem jest średnia krajowa cena pszenicy paszowej. W większości województw spadły skrajne ceny, a maksymalne obniżki sięgają 40 zł. Maksymalna dla kraju straciła 10 zł, minimalna bez zmian. Zmniejszyła się również średnia krajowa cena pszenżyta, która w skali tygodnia straciła 4 zł, w skali miesiąca 10. Tylko w 3 województwach za tonę tego zboża można otrzymać ponad 600 zł, maksymalna dla kraju straciła 20 zł. W ciągu ostatniego miesiąca średnia krajowa żyta konsumpcyjnego zmniejszyła się o ponad 30 zł. W ostatnim tygodniu cena ta obniżyła się o kolejne 7. O 20 i 10 zł spadły ceny maksymalna i minimalna dla kraju. W 3 województwach najniższe ceny osiągnęły poziom mniejszy od 500 zł. Lepsze wieści dotyczą jęczmienia. Średnia krajowa cena tego zboża zyskała w ostatnim tygodniu 5 zł. Najprawdopodobniej wpływ na to nie miały jednak wzrosty w poszczególnych województwach, ale sięgająca aż 80 zł zmiana na plus ceny maksymalnej w Wielkopolsce. Dwie zmiany na naszej cenowej mapie owsa konsumpcyjnego. Wzrosły ceny proponowane przez skupy w Lubuskim i Wielkopolskim. Maksymalna zyskała 40 zł. Korekty te wpłynęły na wzrost średniej krajowej w ostatnim tygodniu o 6 zł. Niewielkie ruchy, ale co najważniejsze na plus w przypadku kukurydzy suchej. Średnia krajowa zyskała w ostatnim tygodniu 4 zł. W skali miesiąca notujemy wzrost o 14 zł. Na niezmienionym poziomie pozostały skrajne ceny dla kraju. 1542 zł za tonę to nowa średnia krajowa cena rzepaku, która w ostatnim tygodniu wzrosła o 5 zł. Co ciekawe, maksymalna cena dla kraju zmniejszyła się o 10 zł, tymczasem minimalna pozostała bez zmian. Tylko w Wielkopolsce najniższa cena za tonę ziarna jest poniżej 1500 zł.
Prawie 5% w skali miesiąca zyskuje żywiec wieprzowy. Średnia krajowa cena kilograma żywca zyskała w ostatnim tygodniu kolejne 12 groszy. I choć cena minimalna pozostała bez zmian, to maksymalna zyskała 20 groszy, a w większości województw najwyższa kwota osiągnęła wartość co najmniej 6 zł. 15 groszy zyskała w ostatnich 7 dniach średnia krajowa cena kilograma żywca wołowego. W skali miesiąca wzrost jest jeszcze wyraźniejszy i wynosi ponad 7%. Maksymalna cena w Lubuskim osiągnęła wartość 8 zł.